Nastąpi teraz ceremonia wręczenia medalu 75-lecia misji Jana Karskiego. Laudację wygłosi pan redaktor Michał Fajbusiewicz, autor filmu o Janie Karskim. Następnie przedstawiciele rodziny wręczą księdzu arcybiskupowi medal 75-lecia misji Jana Karskiego i na zakończenie procesji wyjścia złożymy kwiaty pod tablicą Jana Karskiego. Panie redaktorze, proszę bardzo. Laudację przygotował prezes naszego stowarzyszenia Waldek Piasecki, wieloletni sekretarz profesora Karskiego. Mieszka w Nowym Jorku, ma bardzo chorą mamę w szpitalu, dlatego prosił mnie o przeczytanie tej laudacji, którą przygotował. Czcigodny książę arcybiskupie, profesorze, dostojni zebrani. W Łodzi, mieście szczęśliwej i dumnej młodości Jana Karskiego, urodzonego tu w dzień świętego Jana Chrzciciela w 1914 roku, honorujemy arcypasterza Kościoła Łódzkiego. Honorujemy medalem 75-lecia misji Jana Karskiego, który kapituła naszego towarzystwa przyznała zaledwie kilku wybitnym postaciom na świecie, którym pamięć bohatera jest bliska i którzy z jego dziełem się identyfikują. W październiku 2009 roku w swej mowie na otwarcie ulicy Jana Karskiego w Lublinie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz mówił o jego misji. Prócz patriotycznej powinności i poczucia obowiązku wobec obywateli Polski narodowości żydowskiej, dzielnym emisariuszem kierował przejrzysty motyw religijny. Nie mógł pozwolić na hekatombę narodu, poprzez który Bóg się ludziom objawił. Czy można znaleźć równie poruszające i odnoszące się do korzeni chrześcijaństwa praktyczną deklarację wiary? Tak mówił kardynał Stanisław Dziwisz. Diagnoza kardynała sięga samego sedna. Młody oficer Polski Podziemnej i jej emisariusz od szkoły powszechnej Sodalis Marianus, uformowany przez jezuitów, uważał, że nie da się być prawdziwym katolikiem, kiedy przyzwala się na zagładę narodu przez Boga wybranego. Tyle i aż tyle. Szedł do końca i do wszystkich, od których mogło coś zależeć. Dotarł do samego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, ale także do czterech amerykańskich kardynałów i arcybiskupów oraz nuncjusza papieskiego w Stanach Zjednoczonych, ale także do liderów amerykańskiej społeczności żydowskiej z rabinem Stefanem, wiceprezesem Światowego Kongresu Żydów na czele. Wiemy, co się stało i mam nadzieję, że pamiętamy. 6 milionów Żydów poszło z dymem hitlerowskich krematoriów w obozach zagłady. Czy Karski mógł więcej? Nie mógł. Zrobił wszystko, co pojedynczy człowiek zdolny był zdziałać. Misja Polaka była misją zupełną i kompletną. Tak ją definiował m.in. noblista z Auschwitz i Buchenwaldu Ezel Wiesenthal, który przywołał do świadomości świata pojęcie Holokaust na nazwanie bezprzykładnej zbrodni, jaką Żydom zadano, uderzając nią także w Boga. Wiesel uważał, że kto nie pojmuje kompletności misji Karskiego, w ogóle nie rozumie, o co w niej chodziło. Podzielamy tę wizję. Kto opowiada o daremnej, niedokończonej czy przegranej misji polskiego emisariusza, godzi w jego pamięć. Ta kompletna i zupełna misja w 75-lecie otrzymała swój medal. Jak tu już mówiono, zaprojektował go wybitny polski artysta Janusz Kapusta z Nowego Jorku, a wybił najbardziej znany polski medalier Wiesław Kulej z Częstochowy. Dziś trafia do jego ekscelencji księdza arcybiskupa profesora Grzegorza Rysia. Dlaczego? Zanim padnie odpowiedź, posłuchajmy tych słów. Moja wiara każe mi mówić, że ludzkość
popełniła drugi grzech pierworodny, dopuszczając do zagłady. Ten grzech niech będzie prześladował ludzkość do końca świata. Prześladuje i mnie. Chcę, żeby tak pozostało. Zagładę stworzyli ludzie. Trzeba to powiedzieć niestety z bólem serca i przyznaniem się do wina, których kościoły chrześcijańskie wychowały na swoich nabożeństwach. Pierwszy komunikat dał w 1981 roku Jan Karski podczas międzynarodowej konferencji wyzwolicieli obozów koncentracyjnych w Waszyngtonie. Drugi przed rokiem w Łodzi jej arcybiskup Grzegorz Ryś. Obaj byli atakowani. Stawianie w prawdzie zwykle najbardziej boli kibiców tego stawiania. Można by powiedzieć, że medal misji Karskiego za tych niewiele w sumie słów arcybiskupowi Rysiowi godnie się należy, bo prawdy nie da się budować tylko na samozadowoleniu i samousprawiedliwianiu. Trzeba umieć spoglądać także we własne lustro. Trzeba umieć przyznać się do tego, że Judasz był jednym z apostołów i jego dziedzictwo jest naszym udziałem, do czego zachęca arcybiskup, a Karski zawsze ów ciężar na swe barki brał. Nie jest tak, że mówiąc o własnych słabościach i przewinach, sami sobie wystawiamy na łup innych, bo się umniejszamy. Ktoś, kto miał odwagę w dewizie biskupiej Virtus Intimitate, czyli moc w słabości, zdefiniować swój program duszpasterski i uparcie go realizuje, przekonując, że podnoszenie się i wznoszenie ze słabości dają siłę ducha i czynu, podąża drogą misji Karskiego. Drogi arcybiskupie, gdyby on mógł, sam wręczyłby ci ten medal osobiście. W imieniu rodziny i towarzystwa Jana Karskiego, Waldemar Piasecki. Poproszę rodzinę. Ja chcę powiedzieć, nawet nie trzeba siadać, bo to będzie krótko. Chcę powiedzieć, że jestem zupełnie onieśmielony tym medalem i to nie jest kokieteria. Chcę powiedzieć, że ten medal należy się Kościołowi, ponieważ robiąc cokolwiek w życiu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, też dla pamięci o Janie Karskim, nie robię nic innego, tylko to, czego Kościół naucza, zwłaszcza od Soboru, od soborowych deklaracji na temat stosunku do Żydów, przez nauczanie wszystkich papieży powołujących się ciągle na Nostra Aetate i działanie Jana XXIII jeszcze w czasie wojny i Pawła VI, Jana Pawła II i papieża Franciszka. Chcę powiedzieć, że kto słucha Kościoła i jego dzisiejszego nauczania, po prostu nie może robić inaczej. Więc ten medal jest dla Kościoła, a ja go w jego imieniu przyjmuję. A Państwu bardzo dziękuję. Oczywiście kapitule medalu i wszystkim, którzy chcieli go w moje ręce złożyć. Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz pójdziemy się pomodlić przy tablicy profesora Jana Karskiego. Święty Józef.